Wygląda na to, że konflikt między rodzicami Małej Ali zaostrza się. Potem, jak do sieci wyciekły fotki Roberta Śmigielskiego 53L. Zrobione w pobliżu mieszkania Weroniki Rosati 35L. Aktorka opublikowała obszerny wpis z dokumentacją. Weronika Rosati i Robert Śmigielski w grudniu 2017 roku zostali rodzicami Małej Elizabeth. Jednak narodziny dziecka wcale ich do siebie nie zbliżyły. Wręcz przeciwnie, para rozstała się w niemiłej atmosferze. Reklama jakiś czas, po tym jak ich drogi rozeszły się, aktorka udzieliła wywiadu. Przekonywała, że były, już partner znęcał się nad nią psychicznie i fizycznie. Uderzał wielokrotnie. W twarz, w rękę. Uderzył mnie też, jak byłam w zaawansowanej ciąży, a potem gdy trzymałam córeczkę na rękach. O przemocy milczałam, ale mniej ze strachu, bardziej ze wstydu. Myślałam, wszyscy powiedzą, że Weronice znów się nie udało, kolejny facet, kolejna porażka. Nie chciałam porażek. Poza tym, byłam zakochana, wierzyłam w przemianę. Każda kobieta wierzy, prawda? Tak bardzo chciałam mieć pełną rodzinę dla córki, wyznawała w rozmowie dla wysokich obcasów. Śmigielski zareagował i wydał oświadczenie. Jego zdaniem Weronika przedstawiła wiele nieprawdziwych informacji. Pisaliśmy o tym tutaj. Sprawy między tym dwojgiem zaszły bardzo. Daleko. Aktorka i ortopeda walczą ze sobą w sądach w Polsce i w USA. Głównie chodzi o uregulowanie wszelkich kwestii związanych z opieką nad córką. Na tę chwilę, jak mówiła aktorka w rozmowie z Pudelkiem. Robert ma ograniczone prawa rodzicielskie i bardzo minimalne wizyty u Elisabeth w obecności jej i kuratora. Na razie Robert przegrywa, ma zakaz zbliżania się do niej i ograniczone prawa rodzicielskie. Adwokat Śmigielskiego przyznawał, że jego klient, wedle postanowienia warszawskiego sądu z maja 2019 roku, ma ograniczone prawa rodzicielskie. Zaznaczał przy tym, że decyzja zapadła w trybie zabezpieczenia. Miesięcznie ortopeda ma prawo do kilku dwugodzinnych widzeń z córką, lecz muszą one odbywać się pod nadzorem kuratora. O szczegółach przeczytacie tutaj. Z kolei ostatnio do sieci trafiły fotki śmigielskiego wykonane pod mieszkaniem Rosati. Według paparazzi lekarz pod apartamentowcem stał przez około półtorej godziny. Co tam robił? Mężczyzna przedstawił swoją wersję wydarzeń. Umówiłam się z moim przyjacielem na placu grzybowskim. Zresztą często się tam spotykam ze znajomymi. Stałem tam przez piętnaście minut, a nie dwie godziny, jak sugerują media tłumaczył w rozmowie z plejadą. Ostatnie zdarzenia skłoniły Weronikę do opublikowania wyroku sądu, zdjęć i korespondencji z Robertem. Zdjęcie numer jeden. Decyzja sądu o oddalenie wniosku śmigielskiego o alimenty. Zdjęcie drugie. Mail w sprawie wózka za który nigdy śmigielski nie zapłacił, bo w życiu nie dolożył się finansowo do absolutnie niczego, dotyczącego Elizabet. Jego mecenas, Zagórska kłamie mówiąc że nie spóźniał się z alimentami, zdjęcia, trzy cztery oraz twierdzac ze nigdy nie uchylał się od obowiązków względem Eli. Kropka, ostatnie zdjęcie, mój były przemocowy partner, który zastraszał mnie każdego dnia, że będę, skończona, ze zabierze mi dziecko, za jak nie będę z nim, nie będę pracować. Ze się obwaruje najdroższymi prawnikami, Naliczyłam do tej pory pięć, stoi w środku, nocy pod moim domem, moim oknem, gdzie bardzo dobrze wierzę mieszkam, z moja córka i partnerem pisownia oryginalna, czytamy w opisie do zdjęć. Cały wpis oraz wszystkie fotografie poniżej. Na tym nie poprzestała. Opublikowała też wpis, w którym dzieli się wiedzą o standardowych mechanizmach, które stosują sprawcy przemocy wobec swoich ofiar. Ilustracją są fotki Śmigielskiego, które miały zostać wykonane niedawno pod jej mieszkaniem. Aktualizacja po publikacjach Weroniki Rosati. Głos zabrała prawniczka Roberta Śmigielskiego. W rozmowie z pudelkiem odpowiedziała aktorce. Z racji wykonywanego zawodu nie, kłamie. Pani Weronika Rosati może nosić togę na planie filmowym, ale z racji tego nie było jej orientacji prawniczej i po prostu tego nie rozumie. Nie rozumie kwestii procesowych. Nie rozumie tego, co jest napisane w orzeczeniach sądowych, interpretuje to sobie w sposób, w jaki chciałaby, żeby to wyglądało. Dodam tylko, że pani Weronika już raz mocno w mediach krzyczała, że zarówno sąd polski, jak i amerykański uznały, że dziecko ma miejsce zamieszkania w Kalifornii i właściwy jest sąd amerykański, a nie polski dla spraw opiekuńczych. I co z tego wyszło? W. USA przegrała z Kretesem, bo sąd amerykański, cytując orzeczenie sądu polskiego, wskazał, że miejsce Zamieszkania zarówno matki, jak i dziecka jest w Polsce, a w spawach opiekuńczych wyłącznie właściwy jest, sąd polski skomentowała. Zobacz więcej materiałów.